Witamy, witamy. Tutaj Agnieszka i Pawson. Kontynuujemy Alicję. Skończyliśmy... Jeszcze Pawson ma cierpliwość. Skończyliśmy na przejeżdżaniu się jakimś dziwnym miejscem. Meleksem takim, jakby powiedzieć. Czym? No, jak się śmieje. Nie wiem, co to jest. Fura. O, tu mamy. Zegar. Zegar. Ale już nie zdążymy, więc wracamy. Jeszcze raz postawić, to badzie wie. To jest guziczek. Inny pipiczek. Kurwa, bać. To ja nie powiedziałem, tylko Agnieszka. A gdzie mieć dziwne miejsce dyfnęło od razu? A tutaj? Tak daleko? Zobacz, jak mnie cofnęło. Daleko. Nie, no to nie jest jeszcze tak daleko. No to, ale po co mam tu przełazić? Cholera. Nie, kobiety, tylko jeźdź tak, jak musisz jeździć. Nie lubię jeździć tak, jak muszę. Ja wolę jeździć pod prąd. No, no to masz. No to mam. O, zabadzie w ogóle. Otworzyło się coś. Czyli tamto przejście. No idziemy zaraz. Dobra. Bardzo łatwe. No i kolejne przejście nam się otworzyło. Jazdy naokoło. No. Prowadź dalej. I kontynuujemy tą dziwną gierkę teraz, dziwną planszę. Też bardzo piątym. Długą zresztą. Długo, długą, bardzo długą. Dobra. Otworzyło nam się diabelskie przejście. Znając, że tam musieli jakoś tam wyjść. A nie, na szczęście nie tak. Tak źle nie było. Może koniec? Koniec, nie powinien będzie armaty będą. Nie, nie, nie myślałem, że już armaty będą. Dobra, masz jazdę, żebyś się nie zanudziła tutaj. Ja się tutaj już chciałam rozłożyć. Już się rozkładałam. A, tutaj jest jazda. No. Jedź, jedź, tylko dupy nie spal. Nie, nie spalam. No jak to nie? Raz. Tam? Dolecisz. Lecisz, to lecę, ale tak krótko ta jazda. Bo było więcej latania. O, już przyszła do ciebie dziewczynka. Strzelaj ją. Ale już ją zabiłeś. Kolejne będą wyzwania. Tutaj skocz, tam zatrzymaj. Daj, no to zrobię. Da się, tylko trzeba kombinować. Pam, param, pam, pam, pam. Zapomniałem dodać, że mam najlepszy karabin w tej grze, a ty byś chciała mnie tutaj opitolić z marzeń o przejściu gry. Staram się zbierać wszystkie zęby. Przyznam wam się bez bicia, że przydługa ta misja bardzo jest. Trendy mam ja przejść. Ja już nic nie komentuję, tylko siedzę i patrzę. No.
tu będę. Jak to wygląda? Kurwa mać, no nie spadłem. Misiu. Zdenerwowałem się na tą dziwkę. Nie umie skakać. Mówiłem, że nie umie skakać. No, nie wiem w ogóle, gdzie mam przejść. To wam przyznam się bez bicia. I kombinuję tutaj. Że może to, może tam, może nie. A przecież tu mi nic nie daje, bo on mnie tak wysoko nie podniesie. Para. Chciałbym do góry wyjść. Może chyba, że jak trochę zjedzie, to ja tam mogę skoczyć. To już nie. No, mamy radę. Trzeba już iść naokoło znowu. Kurde, czemu nie wskoczyłam? No, to jeszcze nie udało. Chciałem szybko wskoczyć, żeby nie musiał iść naokoło, ale teraz się nie udało to. A widzicie, to jest takie właśnie ciuntanie od początku cały czas. Kombinowanie, przemyślenie przez każdego ruchu. Spadnie. Dziewko. Z tego da się skończyć. Albo nie. Nie wiem, jak to skoczyć. Już nie skoczę tutaj tak. No, miałaś się podnieść, palancino jedna. Gdzie teraz jestem? Ja to nie wiem, się zgubiłam tu. No to się zgubiłem. Nie wiem, gdzie w ogóle mamy iść. Na górę tam. Tam na górę.
chyba, że tam można iść. A ja źle robię. No, prawie się udało. Czyli to co lubię najbardziej. Prawie. Prawie wszystko. Nie wiada tak wysoko. Ach, ta głupia baba, nie umie skakać. Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam, co to mam zrobić, naprawdę. Skupiałem. Nie wiedziałem to przejść. Muszę pomyśleć teraz. No, mam teoretycznie wejść tam. Ale za cholerę z tego nie mogę na to wskoczyć. W drugą stronę też nie da rady. Może będę niesamowicie szybki. I wtedy się to nie uda. Udało się na szybkość. Dobra. Jakoś poszło. Położyły mi się drzwi. I teraz muszę naokoło tam przeskoczyć. Czyli to samo, co było, wiesz? Nie, a tutaj była szyba? Była szyba. Kurde, tak blisko było! Byłem praktycznie już, witałem się z gąską. Czy nie? Nie. Witałem się już z gąską. Witałem się już z Fiuta Samurajem. Niech wjedzie na samą górę, bo jak nie wjedzie, to dupa zbita będzie. Się zaraz tu wkurzę bardzo mocno. I co wtedy? Wtedy zobaczycie mnie bardzo wkurzonego. Wtedy mi się wyrzuci pada przez balkon, no. I to będzie koniec. Wreszcie. A Agnieszka przy drzwi. Oż ty. No. No. Bo ja mam 15 minut już odcinka, a siedzimy praktycznie w tym samym miejscu cały czas. Nie mogę tam wskoczyć, no kurwa nie mogę. Może to jakoś inaczej. No inaczej się nie da wskoczyć, muszę tutaj wskoczyć jakoś po tym. Tu nie ma żadnego przejścia. Muszę przejść tam, bo ona mi się na drzwi otworzyła. Ale na razie to chyba tej łapki nie masz naciśniętej. Mam naciśniętą. Już tam jest za wysoko. No. A, widzisz, trzeba poczekać, co się obniży. Ale i tak nie mogę, będę wskoczyć, wiesz? No bo znowu jak się obniży, to no, jest za nisko, żeby tam wskoczyć. Się. Yeah. No po 50 razach
wszyscy wiedzieli, co mamy zrobić, tylko nikt tego nie potrafił zrobić. Dobra, fiuta samuraj. Skaczę dalej. Chciałem nawet odcinek nazwać fiuta samuraj, ale stwierdziłem, że chyba... Nie no. Nie będzie tak mało fajnie. Ten wczorajszy? No. Jakaś porciarnia już tam piszczy. Nie jesteś przeczku. Chętnie bym cię ryjek zbił. Tam jest jakaś widnia. Gdzie? Tam nie trzeba nacisnąć? O tam? Gdzie? No tam. Nie, to jest lampka chyba. No. Dźwignia i lampka. To dwie różne rzeczy chyba, nie? Ryjek pokazuje. Tu jest. Ale mi ten ryjek dużo dał. Wspomnienie wziąłem. Myślałem jakieś, nie wiem, 200 dolców, 150 euro, a on mi tylko takiego płaty daje. Skoczymy. Chyba nie, jednak nie w tą stronę. Tam mieliśmy skoczyć. Już wiemy, gdzie mamy skoczyć. Czekamy na niego. Niech zjedzie. Dobra. Znowu się zaczynają przyjemności nasze. No ale troszkę za długie ta jest ta misja, naprawdę jest. Już trochę przesadzili. Nie, jakoś nic nadzwyczajnego nie jest z niej. Tu. Myślałem, że bym się zaczął od skakania. Kurde, przecież... Jeszcze nawet tam nie wszedłeś. No. Chwilę muszę poczekać jednak na tym. No nie mogę uderzyć w to i zabić mnie, jakby mnie zabiło w inny sposób, no ale będzie jakieś badziewie. Nie zdążyłem. Jeszcze raz. Tak. Teraz tu. Teraz tu. Teraz tu. Teraz tu. Prawie. Prawie zdążyłem. Ale jestem przynajmniej dalej trochę. Przyniosło dalej, widzisz? Mhm. Na szczęście gra ma zjebane sejwy i da się przejść. Mimo to, że nie przejdziesz. Kurde, wróciłem! Nie, wróciliśmy się! No. Nie, no, po prostu tak mnie oszukali. Dobre to było. Chamy. Gra ma zjebane sejwy, przyszliśmy dalej, ale nie w tą stronę. Tutaj mam przejść. Ale niestety, że to wszystko wygląda tak samo. Też nie dotknęło. Czy nawet nie było. No. Widzicie, jak to jest zjebane. Dobra, przeszliśmy kawałek. Mogliby to skończyć.
skończymy przezjeżdżanie z armatami. No, no nudno się robi, naprawdę. Zębów mamy już jak psów. O nie. Sekunda mi brakła i by wyszło. Przeskoczyłem. Dajcie już kończyć coś tego, bo... Jeszcze kolejny. Dobra, Alicja gdzieś tu jest. Doszła. Doszła gdzieś dalej. Dobra, jesteśmy. W kolejnym miejscu. Naprawdę nudny odcinek, bo tu nie ma żadnych emocji. Nic się nie dzieje. Ciężko uznać walkę z robakami za emocjonującą. Chyba, że byłoby ich 200. Za ładnie to jest. Mogłaby się skończyć ta misja, bo jest nudna jak... Nie wiem. O, przyszła jakaś z inną fryzurą. Zobaczymy nad tobą ręcznie. Czy tam szybciej? No, ta baś jak dziwka. W jednym tempie zarąbać. No to była najbardziej emocjonująca część gry. Znaczy gry, raczej w tej misji, tego odcinka dzisiejszego. Tej rozgrywki. Tej planszy. Dobra, jakieś drzwi, może się skończy w końcu. Nie, no jeszcze muszą być chyba te głupie armatki, bo tylko tyle ich było. Może. Nie wiem. No nie. Mogli kończyć. No i tak zaraz kończymy odcinek. Tak, właśnie. Kończymy odcinek, żeby nie było takie długie. Tutaj wchodzić. Mały taki ten i tutaj. Mhm.
Tylko wspomnienie nas tu czekało. Jak to spadło? Cholera, spadnę drugi raz. Zawsze chciałem poskakać. No. Odzyskamy trochę zdrowia po ciężkiej i niemiłosiernej walce, jedynej w sumie, na odcinek. W tym czasie podrapiemy się po wszystkim, co się dało nam podrapać, po co nas swędzi jeszcze. Może nie opowiadaj. Muszę im powiedzieć, bo wiedzą, że też się tak nudzą jak oni. To ja nudzę się tak samo. I też gra jest nudna, ale wiadomo, nigdy nie jest, żadna gra nie jest tak zrobiona, żeby była idealna. Cały czas super. Mamy przesiąść na drugą stronę. O, wiem, tu będzie walka. O, on będzie trudny. Spadaj, dziadu. Tak, ale jeszcze najgorsze są te małe pajace. Nie będę przeszkadzać cały czas. No jak mnie złapał? Całowanie będzie po imprezie. No. Całowanie będzie po imprezie. Teraz kolejny stracił łebek. Dobra. Gówna mała trzeba zatrzeć, co? Czekamy przed nim. O, jak on mnie trafiał tam? Tego nie wiem. Udało się. O, jeszcze ma jeden łeb. Jeszcze ma jeden łeb z boku. Widziałem twój łeb. Zaraz go stracisz. No, nie blokuj mi się, no. Stałeś w pacynę już, no. Boże, spadaj, dziadu, na drzewo.